Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj to będzie haul. Słuchajcie, nawet sobie nie zdawałam sprawy, ile się tego nazbierało w ciągu tych ostatnich, nie wiem, kilku tygodni, od kiedy nakręcałam ostatni filmik zakupowy. Naprawdę uzbierało mi się tego sporo, także chciałabym Wam to wszystko pokazać. Niektóre z tych kosmetyków już używałam, więc będę mogła Wam powiedzieć jakieś takie pierwsze wrażenie, ale zdecydowaną większość kosmetyków jeszcze nie używałam, bądź też używałam kiedyś, a nie teraz. Także będę Wam to wszystko tutaj po kolei pokazywać. Najpierw słuchajcie, pokażę Wam moje zamówienie z Holland & Barrett, jakie zrobiłam. To jest takie całe wielkie pudło, już wpuszczałam zdjęcie na Instagrama, jeżeli mnie śledzicie na Instagramie. Skusiło mnie to dlatego, że była łączona promocja, to znaczy najpierw była, tam jest zawsze taka sekcja, wiecie, z przecenami typu 50% albo nawet więcej, ale do tego jeszcze była promocja kup jedno, drugie za pół ceny i to wszystko się łączyło i dlatego mnie to skusiło, bo naprawdę niektóre z tych kosmetyków ja kupiłam za naprawdę niewielkie pieniądze i dlatego na niektóre się skusiłam właśnie tylko i wyłącznie ze względu na cenę. Najpierw Wam pokażę może z Dr. Organic. Słuchajcie, kupiłam ten żel. Żel ślimaczy, o którym Wam już kiedyś mówiłam. Ja go dosyć dawno nie stosowałam, dlatego że testowałam całą masę innych kosmetyków, ale teraz on znowu był w promocji za pół ceny, czyli kosztował 9,99, a nie 20, czy tam 19,99, jak zwykle kosztuje. I ja w takiej promocji go z reguły kupuję, chociaż od ostatniego czasu, kiedy go używałam, to taka promocja pojawiła się już chyba ze 2 czy 3 razy, a ja tego żelu nie kupiłam, dlatego że miałam całą masę innych kosmetyków, ale teraz się skusiłam, bo moim zdaniem to jest najlepszy kosmetyk ślimaczy, jaki ja kiedykolwiek w życiu używałam i ja naprawdę widzę rezultaty. Słuchajcie, to jest ważne, żeby zwrócić uwagę, że to jest gel, a nie gel cream. Nie chodzi mi o serum, nie chodzi mi o żadne kremy, tylko o ten czysty, taki zwykły gel. I jak sobie zobaczycie w słoiczku, to on jest zupełnie przezroczysty, a krem jest oczywiście jak to krem. Słuchajcie, także dla mnie to jest kosmetyk fenomenalny. Ja widzę po prostu, jakie on daje nawilżenie, jakie on daje rozjaśnienie skóry. On leczy bardzo szybko jakiekolwiek ranki. Naprawdę jest to kosmetyk bardzo dobrej jakości i naprawdę jest skuteczny. Także to już jest moje któreś tam opakowanie i ja na pewno go już wkrótce zacznę używać. Dalej z Dr. Organic kupiłam sobie maseczkę do twarzy i to jest Dr. Organic Dead Sea Mineral Bioplasma Mud Mask. Ja już z Dr. Organica miałam dwie różne maseczki z glinką, jedną miałam taką różaną, a jedną chyba na bazie oliwy z oliwek. Natomiast to jest troszeczkę inne, bo to jest niby nie tylko z glinką, ale również z błotem z Morza Martwego, jakaś tam bioplazma. W ogóle bardzo mi się podoba, słuchajcie, opakowanie Dr. Organic, dlatego że każdy ten kosmetyk, oprócz tego, że jest no oczywiście w jakiejś tam tubce czy słoiku, ale oprócz tego ma jeszcze ten swój kartonik. I słuchajcie, na tym kartoniku jest zawsze cała masa informacji, nie tylko jeśli chodzi o składniki, ale tutaj również mamy te wszystkie certyfikaty, jakie ma ta firma, wyjaśnienie, jak to stosować, skąd się to wzięło, na co to ma działać i tak dalej, także ja bardzo lubię te opakowania, zresztą moja miłość do Dr. Organic się nie zmienia, ja ostatnio mało kosmetyków używam Dr. Organic, bo tak jak mówiłam, używam całą masę innych, testuję i te z innych firm i z Lovluli i koreańskie, ale ja niezmiernie uważam, że Dr. Organic to jest jedna z lepszych firm, jeśli chodzi o kosmetyki naturalne do twarzy i ja na pewno do tych kosmetyków będę wracać i wracam co jakiś czas. Tej maseczki jeszcze nie miałam, także jestem jej bardzo ciekawa i na pewno dam Wam znać, jak się sprawuje. I drugi, ponieważ było kup jedno, drugie za darmo, kupiłam sobie żel aloesowy z Doktora Organica również, bo skończył mi się ten, który tam ostatnio Wam chyba w denku pokazywałam z firmy PHB. To był taki żel aloesowy, który dostałam z pudełeczka Lovlula i on mi się w ogóle, ale to w ogóle nie podobał. Natomiast ten żel już używałam kilkakrotnie wcześniej. Tutaj nie mamy na opakowaniu, tak jak to często jest na tych żelach aloesowych, że tam jest 98 czy 99%. Tutaj czegoś takiego nie ma, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na skład, to ten skład jest naprawdę bardzo krótki i tutaj ten żel aloesowy na pewno jest w tych 98 czy tam 99%. Również mamy całą masę informacji, to jest niby Double Strength. Ja ten żel lubię przede wszystkim za jego konsystencję. To jest żel bez zapachu, tak jak to większość żeli aloesowych, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie mają jakiegoś tam konkretnego zapachu. Natomiast w tym żelu podoba mi się jego konsystencja, bo on jest taki żel, ale taki bardzo kremowy, taki mięsisty. To nie jest taka galaretka, on nie jest taki wodnisty, jak na przykład ten właśnie był z PHB, tylko on jest taki bardzo fajny, gęsty, taki kremowy żel i on się bardzo fajnie rozprowadza na skórze, bardzo fajnie się wchłania. Także ja żel aloesowy stosuję do ciała głównie po goleniu, ale również jeśli ewentualnie się tam poparzymy słońcem, czy to ja, czy dzieciaki, też stosuję na skórę głowy, także mi się ten żel bardzo sprawdza i ja do niego wróciłam już po raz
raz kolejny. I dalej, słuchajcie, mam takie kosmetyki, na które skusiła mnie najzwyczajniej w świecie cena, bo wszystko, tak jak tu mówię, kupiłam po naprawdę bardzo okazyjnej cenie. Od czego by tu zacząć? Słuchajcie, może od kosmetyków do ciała, czy tam do włosów. Mam szampon i odżywkę. Firma Roots and Wings, zupełnie mi nieznana. Tak to wygląda. Wybrałam sobie wersję z lawendą i rumiankiem i to jest Gentle, czyli niby coś tam takiego bardzo łagodnego. I tak jak mówię, mam szampon i odżywkę. Tutaj jest na szamponie napisane 74% organic. Na pewno nie ma SLS-ów, ale czy ma ALS-y? Ma kokos sulfate, czyli te SCS. W każdym razie to są te takie substancje, pieniądze, które pochodzą oczywiście z naturalnych składników. Także takie szampon i odżywkę, także, tak jak mówię, firma mi nieznana, także jestem bardzo ciekawa. Również te produkty były niedrogie, jeszcze w tej włączonej promocji, ja to już mówiłam kilkakrotnie. I również z tej firmy kupiłam sobie płyn do kąpieli i no było oczywiście na stronie napisane, że 250 ml, ale ja sobie nie zdawałam sprawy, że to będzie takie malutkie opakowanie. To jest naprawdę małe, aczkolwiek bardzo ładne, taka kwadratowa buteleczka. Ja wybrałam sobie serię Refreshing i to jest Grapefruit and Mint, również 76% organic, także taki żel do kąpieli. Mam nadzieję, że też jeszcze nie otwierałam tych produktów, bo muszę wykończyć to, co mam innego, także na razie tego nie będę otwierać. I jeszcze jeden produkt do ciała, to jest firma Urban Veda i to jest firma już mi znana, między innymi z pudełeczka Lovelula, ale również często widywałam te kosmetyki w Holland & Barrett, ale nigdy jeszcze nic samodzielnie nie kupiłam, także to jest pierwszy kosmetyk Purifying Body Lotion. Kupiłam dlatego, że nie zawiera parafiny, mam nadzieję, że będzie miał bardzo ładny zapach, bo tutaj jest Neem and Botanic, nie jest jakiś tam szczególnie określony zapach tego, oczywiście bardzo naturalny skład, opakowanie 250 ml, także myślę, że takie w miarę sensowne i tutaj mamy taki z dzióbkiem tym przyciskanym opakowanie, także też będzie się, myślę, tego wygodnie używać, także mam nadzieję, że przynajmniej zapach mi przypadnie do gustu. I dalej mam już kosmetyki do twarzy. Najpierw Wam pokażę olejek. Słuchajcie, Jane Scrivener. Też mi zupełnie to nieznane. Kilka kosmetyków tej firmy jest na stronie właśnie Holland & Barrett i one wszystkie w tej chwili są w jakichś tam bardzo okazyjnych cenach, bo oryginalna cena tego kosmetyku to było, wydaje mi się, że coś koło 24 funtów, natomiast on był potem przeceniony na 6 funtów, także wydaje mi się, że naprawdę warto. Sprawdziłam sobie w internecie, ta firma Jane Scrivener, znaczy firma, ta osoba, ta pani Jane, ona jest fascynatką w ogóle olejków naturalnych i naturalnej pielęgnacji, ale właśnie głównie opartej na olejki. Ona ma w swojej ofercie głównie olejki, czy też sera olejowe do twarzy, ale również jakieś tam produkty myjące i też tam chyba było coś do ciała. W każdym razie ona główną, największą uwagę przywiązuje do tego, w jaki sposób są te olejki uzyskiwane, z jakich źródeł, w jaki sposób te ekstrakty z tych olejków, czy też z tych roślin są robione. Także są to generalnie olejki bardzo dobrej jakości, bardzo wysokiej jakości. Natomiast ja tutaj kupiłam, to jest Anti-Aging Oil. Natomiast jeżeli zobaczymy sobie na skład tego produktu, to jest to nic innego jak 100% naturalny olejek różany. I to otrzymywany metodą ekstraktu dwutlenku węgla. Także nie wiem, nie znam się, słuchajcie, na tym, nie wiem, w jaki sposób olejki się uzyskuje. Natomiast wydaje mi się, że będzie to na pewno produkt wysokiej jakości i tak jak mówię, zawsze chciałam spróbować czystego olejku różanego, bo nigdy nie miałam. Miałam oczywiście różnego rodzaju kombinacje olejków do twarzy, które zawierały w sobie ten olejek różany, ale jako takiego czystego olejku jeszcze nigdy nie miałam. Słuchajcie, produkt jest opakowany w bardzo ładne opakowanie. To jest taka buteleczka, słuchajcie, z pompką. Także mam nadzieję, że będzie się tego wygodnie używać. Ja jeszcze tego nie używam, dlatego że ja muszę koniecznie wykończyć te olejki, które mam ponapoczynane. Także to będzie sobie leżało i będzie musiało poczekać. 30 ml produktu, tak jak mówię, bardzo, naprawdę bardzo ładne opakowanie. W środku w pudełeczku jeszcze mamy całą ulotkę, słuchajcie, właśnie o tej firmie, o tym jak się... o innych produktach, jakie ona ma, także jeżeli ktoś chce, to może sobie poczytać. No ja jestem bardzo tego ciekawa, słuchajcie, tam na stronie było więcej tych, tak jak mówię, tych olejków, czy tych produktów, natomiast ja wybrałam sobie właśnie to serum olejowe, głównie ze względu na to, że chciałam spróbować właśnie czysty olejek różany, który ma ponoć właściwości rozjaśniające, przeciwzmarszczkowe, leczące, czyli zlikwiduje jakiekolwiek przebarwienia, blizny i tak dalej, może być również używany na
na rozstępy i tego typu rzeczy. Także jestem bardzo tego produktu ciekawa, mam nadzieję, że będzie się sprawdzał. Dalej, słuchajcie, skuszona ceną kupiłam sobie krem z firmy Jestu. Na pewno Wam jest firma znana, mi też jest również ta firma znana, chociaż nigdy jeszcze nic z tego nie miałam. Skusiłam się na krem na noc i to jest Jestu Karoc, czyli krem oczywiście z olejkiem marchewkowym. I tu jest napisane, że normal to dry skin, więc coś dla mnie. Jest to jakiś bogaty, mocno odżywczy, nawilżający krem właśnie na noc na bazie tego olejku z marchewki. Opakowanie jest takie bardzo minimalistyczne, bo to jest taki plastikowy słoiczek, 50 ml. Oczywiście skład tutaj też jest bardzo naturalny, bo to też jest firma oferująca naturalne produkty. Na pierwszym miejscu mamy wodę, ale na drugim już mamy olejek z migdałów i ogólnie tych różnych takich olejków i wyciągów tutaj jest naprawdę bardzo dużo, także ten skład jest naprawdę bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że krem będzie się sprawdzał i ja mam zamiar go zacząć używać już naprawdę niebawem. I ostatni już produkt, który kupiłam w Holland & Barrett, to jest żel do mycia twarzy, firma Purity. I to jest również, to jest wydaje mi się, że angielska firma. Oni w swojej ofercie mają też właśnie żele do mycia twarzy, mają kremy, jakieś maski do twarzy. I to jest taka firma, która ma bardzo czyste i takie bardzo proste, krótkie składy, właśnie bardzo naturalne. Ja jeszcze nic z tej firmy nie miałam, skusiłam się na ten żel, bo on tej promocji łączonej to wyniósł mi chyba funta 70 czy coś takiego. Tak samo słuchajcie, jak ten krem właśnie jest cukarol, on mnie wyniósł chyba mniej niż 3 funty, dlatego się na niego właśnie skusiłam. No i ten żel, on ponoć ma być łagodny, on tutaj ma również certyfikat EcoCert. I on nie zawiera w sobie SLS-u, tutaj jest tak niewyraźnie napisane, że w tej chwili Wam tego nie odczytam, ale wiem, że jak sobie sprawdzałam na stronie, to on nie zawierał SLS-y, tylko jakieś tam inne naturalne te środki, pieniądze. Nie wiem, czy to jest forma żelu, czy pianki, bo trudno mi było się tam w to wszystko doczytać, tak to było nie do końca jasno opisane. Mam nadzieję, że produkt będzie się sprawdzał, mam nadzieję, że nie będzie mi wysuszał twarzy, bo jeżeli będzie, no to nie wiem, albo synek go będzie używał, albo wyląduje do mycia czegoś innego, nie wiem, zobaczymy. Ale tak jak mówię, cena była bardzo atrakcyjna, dlatego się skusiłam i stwierdziłam, że sobie wypróbuję, bo czemuż by nie. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zamówienie z Holland & Barrett, ale to jeszcze nie jest koniec oczywiście mojego holu. Odstawię sobie ten karton. No dobra, i w ruch, słuchajcie, idzie następny karton. Tym razem to będą kosmetyki koreańskie. Nie ma tutaj tego dużo, są tylko dwa kosmetyki, ale chciałam Wam pokazać, jak to do mnie przyszło. Zamówiłam dwa kosmetyki, zaraz Wam powiem, co to jest. I do tego, słuchajcie, znowu ktoś miał po prostu luźną rękę, jak ja to mówię. A Jezu, wpadło mi to tutaj za rzewleczkę. Słuchajcie, dostałam całą masę znowu próbek. Coś niesamowitego. Ostatnio mam po prostu do tego szczęście, bo zawsze są, tak jak mówiłam, jedna, dwie, a teraz słuchajcie, no cały pęk po prostu tych wszystkich próbek, także bardzo się z tego cieszę. Będę sobie tutaj testować. Nie ma tutaj żadnego kremu BB. Natomiast znowu mam te plasterki na nos, znowu mam te papierki matujące do twarzy. Jest maseczka całonocna z L'Oréal. Znowu jest ten kremik Green Tea, który już zresztą wykończyłam. Także no, będę sobie tutaj testować. Bardzo się cieszę, że tyle mi tych próbek tutaj ktoś uprzejmie wrzucił. Natomiast kosmetyki, które kupiłam, to jest znowu firma Innisfree. W pierwszej kolejności kupiłam sobie lotion, czyli takie mleczko nawilżające do twarzy, które mam zamiar stosować rano zamiast kremu, bo w tej chwili, kiedy jest już tak gorąco, ja się z kremem, tym z filtrem nie rozstaję i czasami, no ja pod krem z filtrem również nakładam jakiś tam krem nawilżający i myślałam sobie, że takie mleczko będzie mi się lepiej sprawdzać niż jakiś bardziej taki treściwy krem nawilżający, bo to wtedy wszystko jest po prostu bardzo ciężkie na tej twarzy i nie chce się wkłaniać, szczególnie jeśli jest taki właśnie okres no bardzo gorący, także mam nadzieję, że mi się to będzie sprawdzać. Ja już tego typu produkt miałam kiedyś z Miszy, z tej serii Misa. Miałam też takie mleczko nawilżające i również je używałam zamiast kremu i ono było w zupełności wystarczające. Może nie na noc, może nie na okres zimowy, ale na wszelkie inne pory roku i tak jak mówię, na dzień to się sprawdzało dobrze. I tym razem postanowiłam wypróbować coś takiego właśnie z Innisfree. Wybrałam oczywiście Green Tea. Green Tea Balancing Lotion, czyli jest to taki produkt, który ma niby
balansować wytwarzanie sebum, czyli jest to może i bardziej produkt przeznaczony do skóry mieszanej, ale ja myślę, że on u mnie też się sprawdzi, bo te produkty są bardzo fajnie nawilżające i na tyle lekkie, że myślę, że się sprawdzą właśnie pod krem z filtrem, bądź też na noc, jeżeli mam ochotę na przykład nałożyć na to wszystko jeszcze maskę całonocną. Tak jak mówię, mało tutaj jest po angielsku, wszystko jest po koreańsku, ale skład mamy po angielsku, także to jak będę robić wpis na blogu, to Wam ten skład tutaj napiszę. Jest tutaj oczywiście krótko wyjaśnione, że jest to wzbogacony lotion, wzbogacony z ekstraktem z zielonej herbaty, oczywiście z wyspy rzeżu, tak jak większość kosmetyków Innisfree, większość chyba ich składników właśnie się opiera na tej, na roślinach pobieranych, czy tam składnikach pobieranych z wyspy rzeżu. No i co, ja mam ten lotion, on ma tutaj 160 ml, także świat i ludzie, starczy to naprawdę na bardzo długo. On niestety nie ma żadnej pompki, tylko jest to po prostu taka buteleczka wylewana. On ma tutaj jeszcze takie zabezpieczenia, jeszcze tego nie otwierałam, bo jeszcze tego nie używałam, ale już niebawem zacznę. Mam nadzieję, że będzie w miarę ten dozownik jakoś sensowną ilość dozował, bo boję się takich butelek wylewanych. Słuchajcie, i drugi produkt, jaki kupiłam również z Innisfree, to jest Aloe Revital Skin Mist i ja to kupiłam z myślą właśnie o używaniu latem. Bardzo to jest wszystko jeszcze też zafoliowane, jeszcze tego też nie otwierałam. To jest z takim atomizerem, nic innego jak po prostu tonik, czy też mgiełka odświeżająca do twarzy właśnie na bazie aloesu. Również aloes pochodzi z Wyspy Rzeżu, także myślę, że w tym okresie letnim mi się to sprawdza, bądź też nawet zamiast toniku, bo brakowało mi właśnie takiej jakiejś fajnej mgiełki do twarzy, szczególnie na te gorące dni. Lubię sobie twarz spryskać właśnie taką mgiełką, czy nawet warto, słuchajcie, nie wiem czy o tym wiecie, tego typu mgiełkami spryskiwać pomiędzy kosmetykami, jeżeli na przykład nakładamy sobie wieczorną pielęgnację i stosujemy taką warstwową pielęgnację, nakładamy tych kosmetyków dosyć sporo, czy tam kilka, to warto pomiędzy jednym a drugim kosmetykiem spryskać sobie twarz właśnie taką mgiełką, bo ona powoduje, że wszystkie kosmetyki, które będziemy nakładać później, będą się nam po prostu lepiej wchłaniać, a oprócz tego ta mgiełka jeszcze doda nam większego nawilżenia twarzy, także jeżeli macie twarz, która wymaga większego nawilżenia, czy też nawodnienia twarzy, może macie właśnie taką skórę odwodnioną, to warto sobie taką mgiełkę zastosować właśnie pomiędzy tymi wszystkimi etapami, czyli pomiędzy serum, może następnym serum, pomiędzy kremem i jeszcze na wierzch, kilkakrotnie po prostu tą mgiełkę sobie na twarz nanieść i to naprawdę się sprawdza. Słuchajcie dalej, zakupy z Yves Rocher. Skusiły mnie znowu, bo przysyłają mi cały czas te wszystkie maile, a że darmowa dostawa, a że jakiś tam produkt za darmo, a coś tam i coś tam. I skusiła mnie konkretna promocja, a mianowicie była cała lista, i to naprawdę było dużo tych produktów, cała lista tych produktów, które mogłam kupić za funta. Ja się bardzo napaliłam, bo bardzo chciałam wypróbować ten krem, ten Riche, ten taki brązowy, wiecie, ciężki taki krem na noc. Niestety on nie zawierał się w tej liście, nie mogłam kupić go za funta. Natomiast była cała masa innych kosmetyków i ja się długo, długo zastanawiałam, nie mogłam się zdecydować. Wreszcie zdecydowałam się na serum, które oryginalnie kosztuje chyba 42 funty. Nie wiem, czasami on jest w promocji za 27. A teraz ja go kupiłam za funta i to jest Anti-Age Global, czyli to jest takie serum po prostu przeciwzmarszczkowe. Jeżeli znacie firmę Yves Rocher, to na pewno to serum też może albo używałyście, albo po prostu widziałyście na stronie. Ono jest w takiej pipetce i ono ma postać takiego gęstego mleczka. Ja jeszcze tego serum nie używałam, ale już w tej chwili też go zacznę używać, bo kończy mi się inne tam serum, które na noc używałam i teraz właśnie mam zamiar używać tego. No jestem bardzo ciekawa, czy on rzeczywiście, nie spodziewam się jakichś tam, Bóg wie, wygładzających rezultatów, ale może te właśnie właściwości przeciwstarzeniowe, a przynajmniej spodziewam się, że będzie ładnie nawilżało, bo mam wrażenie, że te kosmetyki właśnie z Yves Rocher, one naprawdę bardzo fajnie skórę nawilżają i te, które miałam do tej pory, naprawdę mi się fajnie sprawdzały. Także to był produkt, który wybrałam sobie za funta. Oczywiście do całego zamówienia dostałam również prezent i jako prezent wybrałam sobie wodę toaletową. To jest Evidence. Taka woda toaletowa. Również mi się zapach bardzo podoba, taki jest bardzo rześki, taki kwiatowy, ale z takim jakimś ostrym podtonem. Bardzo mi się to na lato właśnie będzie mi się, myślę, sprawdzać. Ja już zresztą tej wody toaletowej oczywiście używam i naprawdę mi się bardzo podoba. I dalej, jakie było moje już konkretne zamówienie? Zamówiłam sobie trzy kosmetyki z tej serii Hydra Vegetal.
Tak to wygląda. Zamówiłam, słuchajcie sobie, Creme Rich Hydration Intense 24 godziny. Z tej właśnie serii Hydra Vegetal, tam jest z tej serii kilka kremów, bo jest krem żel, jest jakiś tam krem na dzień chyba. Ja wybrałam sobie ten bogaty, nawilżający krem. Nie wiem jeszcze, czy będę go stosować na dzień czy na noc, bo jeszcze go nie otwierałam, także nie wiem, jak tutaj wygląda jego konsystencja i jak on się będzie sprawdzał. Także albo na dzień, albo na noc będę go używać. Dalej kupiłam sobie tonik Hydra Vegetal. Też jeszcze żadnego toniku z jej wzruszeniem nie miałam, także jestem jego bardzo ciekawa. On nie zawiera alkoholu i to jest dobry znak. Zawiera oczywiście różne tam inne wyciągi, jest nawilżający, zawiera w sobie glicerynę między innymi. A nie, przepraszam Was, on zawiera w sobie alkohol. No oczywiście, że tak, nie zauważyłam tego. Słuchajcie, na trzecim miejscu jest ten alkohol. O matko, no nie wiem, no zobaczymy. Ja jestem, jeśli chodzi o alkohol, w kosmetykach przeczulona, a jeśli chodzi o toniki, czy to, co blisko skóry, wiecie, kładę, bo na przykład alkohol, nie wiem, w kremie przeciwsłonecznym mi aż tak bardzo nie przeszkadza i krzywdy mi nie robi, ale tonik, nie wiem, no myślałam, że on jest bez alkoholu, ale wiecie co, to jest wszystko to, że nie ma na stronie i wzrusze po prostu składu, a nie zawsze mi się chce szperać i szukać tych składów. No mam nadzieję, że nie będzie mnie wysuszał. Dam Wam znać, jak się będzie sprawdzał ten tonik. No i trzecia rzecz, jaką kupiłam z tej Hydra Vegetal, to jest maseczka. Maseczka, którą nakładamy i zmywamy. Nie wiem, czy można ją zostawiać również na całą noc. Tutaj jest napisane, że mamy ją zmyć po 5 minutach, ale nie że zmyć, tylko mamy zetrzeć jej nadmiar. Czyli wychodzi na to, że mogłaby też być to taka jako maseczka całonocna. 75 ml, także też jestem bardzo, bardzo ciekawa tego kosmetyku. Słuchajcie, ciąg dalszy moich zakupów wygląda tak, że kupiłam sobie ze strony Love Lula, bo korzystając z poprzedniego pudełka, była ta promocja 20%, nawet Wam ostatnio w ulubieńcach pokazywałam tą odżywkę do włosów, taką bez spłukiwania, z John Master Organic i mówiłam, że zastanawiam się nad zakupem pełnego opakowania, no i właśnie go kupiłam. Korzystając właśnie z tej 20% zniżki, on normalnie w oryginalnej cenie kosztuje 17 funtów, zdaje się, z 20% zniżką wyszedł mnie 13. Ja i tak uważam, że jest to bardzo dużo jak na odżywkę do włosów. Dla mnie to jest koszmarna cena jak na odżywkę do włosów. Ja jeszcze nic tak drogiego do włosów nie miałam, ale tak jak już Wam mówiłam, to w ulubieńcach i podtrzymuję. Kupiłam tą odżywkę głównie ze względu na córkę, bo widzę, jak pięknie się włosy potem układają. Sama również ją czasami stosuję i słuchajcie, ona bardzo ładnie wygładza włosy, zmiękcza, ale również sprawia, że te włosy są takie bardziej elastyczne, że one niby są miękkie, są wygładzone, ale wcale nie są oklapnięte, tylko właśnie bardzo elastyczne. Mi się też wydaje, że to będzie produkt bardzo wydajny, ponieważ jest to odżywka bez spłukiwania. Ja ją nakładam na włosy naprawdę niewiele i tylko na końcówki, przynajmniej na jej włosy. Nakładam tylko na końcówki, także myślę, że to opakowanie naprawdę wystarczy mi na kilka ładnych miesięcy. Bardzo ładny cytrusowy zapach i naprawdę, naprawdę widzę działanie tej odżywki, także no wiecie, jak się kupuje coś dla dziecka, to się zawsze ma jakąś tam wymówkę, także nie było mi szkoda. Kupiłam i jestem naprawdę bardzo zadowolona, tak jak mówię, sama też czasami używam i naprawdę uważam, że jest to rewelacyjny produkt. No niemniej jednak uważam, że jest dosyć drogi. Nie wiem, no to zależy co kto i ile jesteście chętne wydać na produkt do włosów, bo ja nie jestem włosomaniaczką, nigdy nie kupowałam jakichś tam szczególnie drogich kosmetyków do włosów i tak jak mówię, to jest chyba mój najdroższy, jaki w życiu kiedyś miałam. Słuchajcie, żeby dobić do tej wartości i żeby dostać po prostu przesyłkę darmową, to wybrałam sobie taki produkt jeszcze z Balm, bo on też był jakiś tam przecenie, kosztował chyba coś koło 3 funtów i to jest Recover All Over Balm, 100% organic. Słuchajcie, i to jest taki balsam, który ja raczej do twarzy nie będę stosować, bo on ma tutaj bardzo dużo olejków esencyjnych i on ma taki zapach, taki dosyć ostroziołowy, jakby rozmaryn, nie wiem, może troszeczkę też olejka herbacianego, olejku herbacianego. Słuchajcie, to jest taki balsam niby do całego ciała, on ma być niby rozgrzewający, może on się będzie fajnie sprawdzał zimą, on ma też bardzo mocno nawilżać i nie wiem, likwidować opuchliznę. No taki, wiecie, troszeczkę bardziej leczniczy, bym powiedziała. Oczywiście skład jest bardzo naturalny, tak jak mówiłam, mnóstwo jest tych olejków. Od otwarcia mamy, nie wiem ile, a jest 6 miesięcy do otwarcia, także no już go otworzyłam, także będę go sobie używać, nie wiem, może do stóp, może do rąk. Kupiłam, tak jak mówię, żeby po prostu mieć tą darmową przesyłkę i stwierdziłam, że sobie wypróbuję taki kosmetyk, także będę Wam dawać znać, jak on się sprawuje. I dalej to już mam takich, aha, może nie tyle, że drobiazgi. Chcę Wam pokazać, słuchajcie, kupiłam okazyjnie
żele do mycia ciała z Dr. Organic. Ja użyłam o tych żelach kiedyś mówiłam, ja wciąż uważam, że one są bardzo fajne. To są takie żele, tam są różne wersje, te smakowe, zapachowe, te z tymi dodatkami. Naprawdę każda jedna seria Dr. Organic ma jakiś tam swój żel do mycia ciała. Ja niesamowicie te żele lubię, dlatego że one są bardzo łagodne. My je z córką nawet używamy też jako żelu do higieny intymnej. Ja dosyć dawno tych żeli nie kupowałam, dlatego że czekałam na taką jakąś bardziej atrakcyjną promocję Dr. Organic, ona niestety nie nastąpiła, ale teraz po prostu udało mi się kupić okazyjnie, słuchajcie, 12 takich żeli od kogoś, kto po prostu pracuje, nie wiem, czy w tej hurtowni, czy w tej firmie, nie wiem, nie wnikam, ale kupiłam po prostu, słuchajcie, dwa takie opakowania, jak widzicie, to są oryginalne opakowania Dr. Organic i w każdym z tych opakowań było 6 takich żeli, także mam dwa takie opakowania, 12 i w sumie mam tutaj 3 zapachy, bo mam aloesowy z granatem i zdaje się, że tak, z oliwką, także 3 takie wersje zapachowe i w sumie 12 takich żeli, także będziecie teraz oglądać w denkach pewnie dużo tych żeli. Normalnie, słuchajcie, te żele kosztują coś koło 4 funtów, także mi się wydaje, że to jest dosyć dużo, natomiast ja za te 12 sztuk zapłaciłam 10 funtów, za te 2 kartony, także mi się wydaje, że okazja była, także kupiłam i bardzo się z tego cieszę i będziemy to sobie używać, tak jak mówię, i do mycia ciała, i do jako żele, do higieny intymnej, bo naprawdę one nie dają żadnych podrażnień, one mają bardzo naturalne składy. Mi się wydaje, że one też się będą nadawać właśnie dla dzieci, może nie wiem, czy dla niemowlaków, ale na pewno dla małych dzieci, bo one są bardzo delikatne i tak jak mówię, nie podrażniają skóry. Moim zdaniem pod względem składu to one są dużo lepsze niż te wszystkie Johnson Johnson i te inne takie, wiecie, śmieciowe żele, które mają mnóstwo chemii w sobie, a mało dobrego, a tutaj mamy fajne, naturalne składy i naprawdę są bardzo delikatne, także polecam, nawet ze względu na dzieci, czy jeżeli macie jakieś problemy skórne, to myślę, że te żele u Was się będą również bardzo fajnie sprawdzać. Słuchajcie, kupiłam jeszcze szampon i odżywkę kiedyś w Superdragu z Garniera Ultimate Blends i to kupiłam tą wersję z syropem klonowym. Fajny taki ciepły zapach. Także jeszcze tego też nie używałam, będzie to sobie stało w kolejce. Mam nadzieję, że będzie się sprawdzało tak samo fajnie jak ten z tych takich, ta biała seria, co miałam, tą delikatną, nie pamiętam, czy to było z owsem, czy coś takiego. Bardzo mi się tam ten szampon i odżywka podobały i także mam nadzieję, że to też się będzie sprawdzać. I słuchajcie, mam jedną nową rzecz z kolorówki i to jest rozświetlacz z Makeup Revolution. Słuchajcie, tak to wygląda. Ja w ogóle bardzo się napaliłam na te rozświetlacze takie w kształcie serduszek. Niestety one u mnie w Superdragu nie są dostępne stacjonarnie. Ja oczywiście mogę je sobie zamówić online, czy tam do odbioru w sklepie, czy z dostawą do domu, ale nie chciałam niczego kupować w ciemno, chciałam to po prostu zobaczyć, obejrzeć, wybrać sobie kolor, no ale niestety one u mnie stacjonarnie nie są dostępne. I zdecydowałam się na ten rozświetlacz, bo on, słuchajcie, jest bardzo duży, jak widzicie, naprawdę on jest duży. I on kosztował 3 funty. On ma fajną taką, tutaj tą strukturę, taką pikowaną, ale słuchajcie, to jest taki hardkorowy rozświetlacz, że aż byłam w szoku, ja Wam to pokażę. On ma taką fajną, miękką, masełkowatą konsystencję. Zobaczcie, jak on się świeci. No ja jeszcze nie mam takiego tak mocno świecącego rozświetlacza, także bardzo mi się to podoba i on jest też bardzo trwały. Naprawdę on się w ogóle z twarzy nie ściera i bardzo fajny ma kolor, taki szampański bym powiedziała, bo on nie jest ani w róż nie wpada, ani w żadne złoto, tylko to jest taki bardzo naturalny, szampański, taki cielisty kolor, ale błysk jest naprawdę niesamowity, także jestem bardzo z niego zadowolona i również chyba już od 2 czy 3 tygodni nawet go używam. Słuchajcie, ostatnia rzecz, jaką chcę Wam pokazać. Przepraszam, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, trochę tu jest na niej włosów. Słuchajcie, szczotka z Wet Brush. Słuchajcie, dużo się nasłuchałam o tej szczotce i tak dalej i w ogóle od roku, czy nawet od 2 lat używamy z córką, znaczy nie ja, córka, dla córki używam Tangle Teasera i on się rzeczywiście bardzo fajnie sprawdza, ale bardzo dużo też słyszałam właśnie o tych szczotkach Wet Brush. I postanowiłam spróbować, kupiłam taką małą, miniaturkową, jakby nie wiem, podróżną tą szczotkę, żeby po prostu sprawdzić, o co tyle szumu. I wiecie co, nie wiem, o co tyle szumu, bo naprawdę szczotka jest rzeczywiście miękka i to ma swoje plusy i minusy, bo jeżeli włosy są cienkie i są takie delikatne, to ta szczotka da radę je rozczesać, ale jeżeli macie dużo włosów i w miarę takie sztywne, to ona, ta szczotka będzie się po prostu kłaść Wam na tych włosach i nie będzie ich wcale rozczesywać. Druga sprawa, rzeczywiście bardzo fajnie ta szczotka rozczesuje mokre włosy. Ona
fajnie sunie po tych włosach, nie ciągnie i naprawdę fajnie się sprawdza. Natomiast do suchych włosów już tak dobrze się nie sprawdza, bo ona ma na końcu te kuleczki. Ja mam wrażenie, że te kuleczki po prostu ciągną włosy, jakoś je plączą i szarpią i nie jest to nic przyjemnego. Także tak chciałam Wam pokazać, że nie wiem po prostu o co tyle szumu, bo dla mnie to jest taka szczotka no, bardzo, bardzo przeciętna. Chociaż tak jak mówię, fajnie się sprawdza na mokrych włosach. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Tak jak widzieliście, naprawdę się tego dosyć sporo uzbierało, także teraz w najbliższym czasie już raczej takich kosmetyków pielęgnacyjnych kupować nie zamierzam, bo naprawdę mam zapas chyba naprawdę wszystkiego. Także na razie odpuszczam zakupami, nie, zobaczymy na jak długo. Oczywiście wszystkie te kosmetyki będę zużywać, u mnie się nic nie marnuje. Dajcie znać, czy któreś z tych kosmetyków używałyście i czy macie jakieś tam opinie na temat tych kosmetyków, albo czy któreś z tych kosmetyków również chciałybyście zakupić, jestem bardzo ciekawa. A tymczasem życzę Wam wszystkim już miłego dnia, zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, do polubienia filmiku i zapraszam oczywiście do oglądania następnych filmów. Cześć!